Tradycyjnie już, w chwili kiedy zbliżają się dni Chojnowa, zwykle jest to pierwszy weekend czerwca, zaglądamy tutaj do miasta po to, żeby zaprosić zarówno mieszkańców Chojnowa, którzy doskonale o tym wiedzą, ale również mieszkańców okolicy na wspólne świętowanie miasta. Dniom Chojnowa tradycyjnie towarzyszą turnieje, rozgrywki sportowe, wystawy, ale także tradycyjnie już dni Chojnowa otworzy barwny korowód i tradycyjnie festiwal rękodzieła artystycznego, przede wszystkim tkactwa, ale nie tylko. A my zajrzeliśmy do miejskiego ratusza i naszym gościem jest gospodarz miasta, burmistrz Jan Serkiec. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco. Panie burmistrzu, tym razem barwny korowód, w którym udział wezmą mieszkańcy Chojnowa, bardzo duża grupa. Będzie też towarzyszyć im parada motocykli, ale w tych korowodach mieliśmy okazję zobaczyć różne państwa, miasta, świata. Jak będzie tym razem? Zdaje się, że będziemy mieli przegląd historyczny mieszkańców Chojnowa. Tak, rzeczywiście w tym roku pomysł jest taki, aby Chojnowianie przedstawili się tak, jak wyglądali kiedyś, dzisiaj, jak będą wyglądali w przyszłości. Będzie temu też towarzyszył, będzie towarzyszyła parada motocykli. Może na pierwszy raz będzie to skromna parada, ale uważam, że się nam to uda. Skoro będziemy mogli zobaczyć, jak Chojnowianie będą wyglądać w przyszłości, to o tej przyszłości też będziemy chcieli porozmawiać, ale będziemy relacjonować przebieg Dni Chojnowa na żywo. W związku z tym jest to zawsze okazja do tego, żeby powiedzieć o inwestycjach, a jest ich bardzo dużo. Dzisiaj już nie o tym. Dni Chojnowa to także możliwość prezentacji lokalnej twórczości artystycznej. I mówię tu nie tylko o festiwalu rękodzieła, ale o tym, co będzie działo się na scenie. Tak, rzeczywiście bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, aby właśnie w ramach Święta Miasta przedstawiać twórczość Chojnowian, to wszystko, co robią na co dzień, jak działają sekcje w Miejskim Domu Kultury, jak prezentują się szkoły, a więc taniec, dobra piosenka, zespoły muzyczne, oczywiście z gwiazdą wieczoru, zespołem Pektus. Serdecznie i gorąco zapraszamy na Dni Chojnowa. Pektus to gwiazda sobotniego wieczoru. Natomiast w niedzielę, a wszystko dzieje się oczywiście po raz drugi w nowym, odnowionym rynku chojnowskim. Natomiast niedziela to właściwie cały dzień koncertowy. Scena przeniesie się trochę niżej i tam od godziny 13 aż do wieczora na koncertowo. Rzeczywiście w drugim dniu będzie troszeczkę inaczej. Scena zostanie przeniesiona w inną część rynku. Również wiele prezentacji muzycznych, tanecznych, wiele imprez towarzyszących dniom Chojnowa zarówno na naszych boiskach, halach sportowych, na basenie. Serdecznie i gorąco zapraszamy na Dni Chojnowa. My, tak jak mówiłem, będziemy relacjonować przebieg Dni Chojnowa na żywo. Można będzie spróbować swoich sił i powyplatać coś na Krosnach, bo Chojnów tkactwem stoi. Postać obok pięknego tkacza, który stoi już drugi rok w nowym, odnowionym rynku i trochę się ochłodzić, zobaczyć, obejrzeć, ale także kupić artystyczne rękodzieło. To już 12. Festiwal Tkactwa i rękodzieła artystycznego. O wszelkich atrakcjach można było opowiadać długo. Pozostaje nam zaprosić po to, żeby mieszkańcy Chojnowa i regionu zobaczyli, co będzie się działo na tegorocznym Święcie Miasta. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco do Chojnowa. Będziecie Państwo na pewno zadowoleni. Będzie wiele wspaniałych wrażeń, które będziecie wspominać zawsze nasze miasto. Na antenie Radia Plus usłyszycie, a na naszej stronie www.legnica.fm zobaczycie, jak bawią się Chojnowianie. Zapraszamy.